7 asyst, w tym jedna pod nogami, jeden fake pass, w końcu prawdziwy Robert Skibniewski. Liczy się zwycięstwo. Dziękuję bardzo za gratulację. Jakie teraz wnioski po tym meczu i predykcje na kolejne spotkanie z Toruniem? Najpierw musimy wygrać w Kutnie na ciężkim terenie, gdzie mają niesamowitego Michela. Na szczęście mamy troszeczkę czasu. Na pewno przygotujemy się dobrze do tego spotkania i będziemy chcieli podtrzymywać zwycięską pasę. A sam z Toruniem, dzisiaj Torun przegrał w Gminie, także na pewno będą chcieli się pokazać tutaj w Wrocławiu, wrócić na zwycięską drogę. Na pewno będzie ciekawe spotkanie i zarazem ciężkie. Ja jeszcze wrócę do tego meczu. Jakie myśli przychodzą przez głowy zawodników, kiedy pierwsza kwarta już praktycznie załatwia spotkanie, jest kilkanaście punktów różnicy? Jak się motywować? Jakich sposobów użyć, żeby utrzymać koncentrację w głowie na 40 minut? Na pewno takie myśli przychodzą do głowy typu, żeby tego nie spierdzielić. Żeby po prostu być maksymalnie skoncentrowanym, bo wiemy też, że gramy dla kibiców, żeby ta gra nie wyglądała tak jak w pewnych momentach w czwartej kwarcie. Powiedzieliśmy sobie o tym szczerze w szatni. Doceniamy to, że ludzie tak licznie wypełnili się halę orbita. Byliśmy pod dużym wrażeniem, dziękuję bardzo. No i trener przede wszystkim trzyma rękę na pulsie właśnie, kiedy potrzeba, zareaguje, biorąc czas, przywoła do porządku na ławce poszczególnych graczy. No i na szczęście udało się, bo nie ukrywam, że baliśmy się bardzo tego spotkania. Tam Roderick Trice jakiegoś urazu dostał, to coś poważnego? Mam nadzieję, że nie. Dziwna sytuacja, bo raz właśnie będąc w obronie dostał i później w następnej akcji będąc w ataku dostał w to samo miejsce i taka niefortunna sytuacja. Mam nadzieję, że nie jest poważna. Dobra. Co się stało? Prawdopodobnie dostał w kolano, z tego co ja się orientuję, ale nie dam sobie ręki.